Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo mi miło, że udało mi się miniaturką namówić Was do kliknięcia w ten odcinek, a teraz przede mną trudne zadanie, by przekonać Was do tego, że warto było i że będzie tutaj wiele ciekawych treści. Dzisiejsza opowieść będzie o jednym z najpopularniejszych dziecięcych aktorów w okresie PRL. Należał do nich Grzegorz Roman, a przynajmniej na pewno tak było w latach 60. ubiegłego wieku, bo dzisiaj nie jest gwiazdą dziecięcą, gwiazdą PRL-u, o której wspomina się najczęściej. A szkoda, bo jego życiorys jest bardzo ciekawy. Zagrał w kilkunastu filmach i serialach, a w pamięci widzów zapisał się przede wszystkim występem w Niewiarygodnych przygodach Marka Piegusa, gdzie zagrał oczywiście samego Piegusa. I choć wróżono mu wielką karierę, on ostatni raz przed kamerą stanął w wieku 15 lat w 1970 roku. Wszystko przez jedno niepowodzenie, choć niepowiedziane, że gdyby się udało, to i tak nie skończyłoby się tak samo. Pan Grzegorz w pewnym momencie postanowił rzucić szkołę, przewartościować swoje życie, zatrudnić się do pracy, postawić wszystko na jedną kartę i skończyło się to totalną klapą. Co to znaczy i jak ogólnie jego losy później się potoczyły, zdradzę Wam, że dzisiaj żyje tak, że wiele osób by mu tego pozazdrościło, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to się stało, że został dziecięcą gwiazdą, a potem czemu zrezygnował z tej sławy i blichtru i co faktycznie dzisiaj robi? Zapraszam do oglądania. Skoro już o dzieciach mówimy, chociaż takich trochę wyrośniętych w tym przypadku, to warto zwrócić uwagę na to, że przecież zbliża się okres, w którym na dzieci ukierunkowani jesteśmy najbardziej. Przed nami Mikołaj, święta, no i trzeba myśleć o prezentach. Wiem, że mam tutaj dużo mam, dużo babć, dziadków, ojców, więc dzisiaj mała rekomendacja. Kto mnie śledzi na Instagramie, to nie będzie to dla niego zaskoczenie, bo od kilku lat dosłownie, od czasu do czasu wspominam Wam o firmie agatkowo.pl. Znajdziecie u nich przede wszystkim baseny z kulkami, które sprawiają dzieciakom niesamowitą frajdę, o czym miałam się okazję ostatnio przekonać bardzo namacalnie, bo po prostu taki prezent otrzymał mój synek, chociaż wcześniej sprawiłam go już córce przyjaciółki, swojej siostrzenicy, która, uwaga, ma teraz 7 lat, a i tak uwielbia ten basen i ogląda w nim bajki. Także bardzo Wam polecam ten pomysł na prezent i pewnie pomyślicie, że basen z kulkami można kupić wszędzie, ale zwróćcie uwagę na to, że nie taki. Na Agatkowo macie wspaniałe wykonanie. Każda kuleczka jest nawet sygnowana, one się nie wgniatają, nie niszczą, nawet Marian nie dojeżdża swoimi kłami i nic się z nimi nie dzieje. Także takiej jakości wykonania, estetyki nie znajdziecie nigdy i trwałości przede wszystkim. Aha, ale jeszcze jedno. Jeśli akurat nie basen z kulkami, albo chcielibyście coś po prostu tańszego, mówiąc krótko, to bardzo Wam polecam również zestawy ubrań dla mamy i córki właśnie zagadkowo. Ja mam na sobie ten dresik. Już Wam wielokrotnie w nim nagrywałam. Uwielbiam go. Też sprezentowałam go mojej siostrzenicy. Już go po prostu noszę na co dzień i wszędzie, naprawdę, do sklepu i tak dalej, a on jest nie do zajechania i no moja siostrzenica z niego wyrosła i też nie zajechał się. A na przykład jeśli jakaś babcia chciałaby córce i wnuczce zrobić prezent, to po prostu nie dość, że słodko wygląda, to jeszcze tak jak Wam mówię, jest to prezent nie na chwilkę. Także mam nadzieję, że pomogłam komuś, kto miał zagwozdkę, co pod choinkę sprawić. Link do strony agatkowo.pl znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu. A z moim kodem PAULA10 macie 10% zniżki na wszystko, co sobie wybierzecie w tym sklepie. Także jeszcze raz serdecznie Wam polecam, natomiast zapraszam Was już na odcinek, żeby nie przedłużać. Zaczynajmy! Grzegorz Roman urodził się 30 października 1955 roku w Siemianowicach Śląskich. I już w wieku 6 lat w 1961 roku po raz pierwszy stanął na planie filmowym. Wcielił się wtedy w rolę Adasia w filmie Wyrok. A jak to się w ogóle stało, że na tym planie się znalazł? Na przesłuchanie przyprowadził go ojciec. Ale czemu w ogóle postanowił zaprowadzić syna do wytwórni filmowej na Chełmskiej w Warszawie? Okazuje się, że pan Grzegorz robił furorę na podwórku. Sąsiedzi zwrócili rodzicom uwagę, że ten chłopak ma talent. Nie powiedziano przy tym dokładnie, co pan Grzegorz na tym podwórku robił, ale sąsiedzi nie pomylili się, ponieważ to przesłuchanie właśnie pan Grzegorz wygrał. Kręciłem się pod drzwiami sekretariatu, gdy nagle stanęły otworem i jakaś pani zaprosiła mnie do środka, wspominał przesłuchanie. A rola była bardzo wymagająca, bo przypominam Wam, że wcielił się w chłopca, który pozostawał pod opieką matki alkoholiczki. I wcielił się w tę rolę rewelacyjnie. Na tyle dobrze, że wszyscy inni, którzy
potrzebowali później zdolnego chłopca do tego, by zagrał w ich filmie, decydowali się właśnie na niego. No prawie wszyscy. Ale było ich naprawdę dużo. Zanim pan Grzegorz skończył 10 lat, był już dziecięcą gwiazdą. Ale to właśnie po latach tę pierwszą rolę sam pan Grzegorz będzie uważał za najważniejszą w swoim dorobku. Najbardziej lubiłem pierwszą w filmie Wyrok. To właśnie ten reżyser ukształtował mnie jako aktora, mówił o Jerzym Sendorferze. Spędziliśmy razem wiele godzin poza planem. Jerzy nauczył mnie wszystkiego. Po roli w Wyroku pojawiły się kolejne propozycje. Aż w 1967 roku Telewizja Polska zdecydowała się na realizację serialu Niewiarygodne przygody Marka Piegusa. I kiedy pan Grzegorz stanął na tym planie, miał na swoim koncie już ponad 9 ról w filmach i 2 role serialowe. Pokazał się m.in. w serialu Barbara i Jan, w filmie Pieczone gołąbki. Na planie filmowym spędzałem ponad 200 dni w roku. Marek Piegus był jedną z ostatnich ról, w mojej ocenie nie najlepszą, mówił nawiązując do swojej roli, ale na pewno najpopularniejszą. Ta rola przyniosła mu bowiem wielkie uwielbienie. Szczególnie wśród polskich dzieciaków, wśród rówieśników. Można powiedzieć dziś, pewnie tak by powiedziała młodzież, że miał niezły fame. Aczkolwiek nie wiem, czy to, co teraz powiedziałam, nie było cringe'owe. No ale cóż, jestem boomerem. O tę rolę jednak pan Grzegorz nie musiał się wcale bardzo mocno starać. Pamiętam, że zadzwonili, że chciałby się ze mną zobaczyć pan Mieczysław Waśkowski. Zapytali, czy mogę przyjechać. Pojechałem, pogadaliśmy. Nie miałem okazji zobaczyć moich konkurentów. Nie wiem, co zdecydowało o tym, że reżyser wybrał mnie. Być może jedną z przyczyn było to, że po kilku latach grania, powiem nieskromnie, byłem zawodowcem. Dobrym czy złym, mam na ten temat swoje zdanie. Co ciekawe, na planie tego serialu opiekowała się nim babcia, która zresztą zagrała w jednej ze scen. Jednak jak się domyślacie, główna rola to bardzo duże obciążenie. Jak taki młody chłopiec radził sobie z łączeniem tego ze swoimi obowiązkami, chociażby szkolnymi. W szkole podstawowej bywałem 50 do 60 dni w roku, miałem życzliwych, tolerancyjnych nauczycieli. Gdy grałem w serialu o Marku Piegusie, kręconym przez wytwórnię łódzką, całymi tygodniami mieszkałem w hotelu w Łodzi. Po południu przychodził nauczyciel, który próbował przerabiać ze mną materiał programu szkolnego. Miałem dość dużą łatwość uczenia się. Jako aktor codziennie musiałem zapamiętywać wiele stron scenariusza. Gdy już pojawiłem się w szkole, odrabiałem zadania domowe na przerwach albo pod koniec godziny lekcyjnej. A na dodatek to, że szybko zaczął pracować, bardzo szybko, sprawiło, że był też niezależny i szybko stał się właściwie takim małym dorosłym. Szybko stałem się samodzielny. W wieku lat 8 czy 9 zdarzało mi się wyjść z domu. Mieszkaliśmy na Muranowie, wsiąść w tramwaj, dotrzeć na dworzec, pojechać do Łodzi, gdzie na dworcu czekał samochód z wytwórni. Byłem taki trochę stary, malutki. Wtedy, gdy zaczynał, w wieku 6 lat zarobił też swoje pierwsze pieniądze. Podobno wcale nie małe, ale sam nie pamięta, ile to było, bo zarządzali nimi rodzice. Nie pamiętam, co mi kupili. Nigdy nie zajmowałem się finansami. Na pewno miałem takie rzeczy, na które wielu osób nie było stać. Czy to dobrze, czy źle? Dziś trudno mi ocenić. Zarobki były bardzo wysokie. Miałem określoną stawkę, zatwierdzoną przez Film Polski. Zarabiałem dużo pieniędzy, które pozwoliły wtedy mojej rodzinie cieszyć się życiem. Ale było także pewne wyzwanie, można nawet powiedzieć, że marzenie, z którym pan Grzegorz chciał się zmierzyć, ale niestety nie dane było mu spełnić tego marzenia. Chodziło o rolę w filmie W pustyni i w puszczy, rolę Stasia. Pan Grzegorz kochał tę książkę, a rola Stasia była właśnie tą upragnioną. O tym, że Maciej Ślesicki zamierza przenieść powieść Henryka Sienkiewicza na wielki ekran, dowiedział się po swoich 17 urodzinach. Poszedł na casting i usłyszał, że nie nadaje się. To był moment otrzeźwienia. Reżyser podjął słuszną decyzję, obsadzając w roli Stasia Tomka, mędrzaka, ale ja to bardzo przeżyłem. Dopiero potem pojąłem, że czując żal, zatraciłem umiejętność samooceny. Wtedy podjąłem decyzję, że kończę przygodę z aktorstwem, mówił w życiu na gorąco. Ale czy gdyby tu mu się udało, na pewno zostałby aktorem? Raczej nie, bo aktorstwo już troszkę go męczyło. Już jako nastolatek wiedziałem, że to zawód nie dla mnie. Wspominałem ten czas z dużym rozrzewnieniem, bo to była niesamowita atrakcja, ale z czasem wkradła się rutyna i przyzwyczajenie. Ale jednak sam przyznał, że to, że to on odszedł z tego zawodu, że to była jego decyzja, było dla niego błogosławieństwem, bo pewnie ciężko by to zniósł, gdyby te propozycje przestały się pojawiać.
Na pewno udało mi się uniknąć problemu, z którym borykało się wielu moich ówczesnych kolegów, którzy nagle stracili kontakt z filmem, przestali otrzymywać role. Było to dla nich ogromną tragedią. Nie potrafili sobie z nią poradzić, czasem miewali problemy alkoholowe. Mnie to ominęło, bo mając 15 lat wiedziałem, czego nie chcę. Nie chciałem być aktorem. Ale no jednak to, że taki był niezależny i dorosły, trochę może namieszało mu w głowie, bo wtedy postanowił rzucić właściwie wszystko, łącznie ze szkołą i zmienić swoje życie, zacząć pracę. Zatrudnił się w warsztacie samochodowym. Rodzicom trudno było na mnie wpłynąć. Miałem 16 lat i powiedziałem, że już więcej nie będę się uczył, idę do pracy, bo szkoła jest nudna. Ale szybciutko życie go zweryfikowało, a praca okazała się być trudna. I jednak trzeba było przyznać się do błędu. Po 3 miesiącach stwierdził, że wraca do szkoły już wieczorowej i zdał maturę. Po tygodniu już wiedziałem, że szkoła wcale nie jest głupim pomysłem. Przywrócony na jej łono pilnowałem, żeby więcej nie narobić głupot. Muszę jednak wyznać, że bardzo często zmieniałem szkołę średnią, bo po tym aktorskim okresie nie byłem przyzwyczajony do obowiązkowości. Nie będzie przesady w twierdzeniu, że ja byłem stały, tylko dyrektorzy szkół mnie zmieniali. W czymś zawsze podpadałem i wylatywałem. No był to bardzo burzliwy okres w moim życiu. Na szczęście udało mi się uniknąć chuliganienia. Ale tutaj też pan Grzegorz zastanawiał się, co dalej ze sobą począć. Podjął studia dziennikarskie, potem studiował prawo, a na końcu informatykę. Dyplomy, które zdobyłem, nie były mi, jak się okazało, do niczego potrzebne, mówił później. A pod koniec lat 80. zdecydował się, że wyemigruje z Polski już ze swoją rodziną, żoną i 2 dzieci. Córkami Joasią i Moniką. Pojechaliśmy całą rodziną do Berlina, gdzie spędziliśmy 20 lat. W tym czasie pracowałem w branży informatycznej, medycznej, w hotelu i jako fotograf w agencji modelek, mówił. W międzyczasie jednak jego małżeństwo się rozpadło, a pan Grzegorz po rozwodzie związał się z córką swojego przyjaciela, którą znał aż od dzieciństwa. Poznałam Grzesia jeszcze jako mała dziewczynka. Przyprowadzał córki do klubu jeździeckiego mojego taty. Po latach narodziło się uczucie, które trwa do dziś, wyznała pani Marta Roman w rozmowie z Na Żywo. I to właśnie to małżeństwo sprawiło, że w pewnym momencie pan Grzegorz postanowił zmienić swoje życie. Co prawda początkowo nie był to taki na maksa odważny krok, żeby rzucić wszystko i wyjechać w nieznane do ciepłych krajów, bo wybrali się na Fuerteventurę, mieli co prawda bilet, ale w obie strony, w powrotną również. Okazało się jednak, że ten powrotny nie będzie im potrzebny. Zachwyciliśmy się spokojem wyspy i niezwykłą życzliwością jej mieszkańców. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy, że może dobrze by było zamieszkać w takim miejscu, wspominał pan Grzegorz. Na pytanie, czy nie żałuję, że wyjechaliśmy na Wyspy Kanaryjskie, odpowiadam. Żałuję tylko jednego, że tak późno wyjechaliśmy. Należało to zrobić 10 lat wcześniej. Jechaliśmy w ciemno, goli i weseli, nie znając języka hiszpańskiego. Na wszelki wypadek kupiliśmy bilety w obie strony, ale te powrotne okazały się być niepotrzebne. Kiedy już zadomowili się na wyspie, zdecydowali się także powiedzieć sobie tak. Zrobili to w równie egzotycznych, a nawet może i bardziej, klimatach, bo na Gibraltarze. Do dziś mieszkają na Wyspach Kanaryjskich, prowadzą własną szkołę nurkowania, a pan Grzegorz pracuje także jako przewodnik. Mamy swoje kochane żagle, dzikie tereny, ciepłe morze i piękną, słoneczną pogodę. Mamy ochotę pływać? To pływamy. Mamy ochotę nurkować? Nurkujemy. Tutaj ludzie mają chęć do tego, by cieszyć się życiem, a my czujemy się jak u siebie w domu, mówił. Zdarza się natomiast, że fani, polscy fani, którzy odwiedzają Wyspy Kanaryjskie i korzystają z usług pana Grzegorza, nagle orientują się, że ten człowiek w jakiś sposób wydaje im się do kogoś podobny, a może skądś go znają. Głównie zwracają uwagę na głos pana Grzegorza, który nie zmienił się nic, w odróżnieniu do aparycji oczywiście, bo tu już nie mówimy o przemianie z młodego chłopca na dojrzałego mężczyznę, tylko z dzieciaczka, no a tutaj wiadomo, że ta zmiana jest diametralna. A czy pan Grzegorz planuje na przykład emeryturę w naszym kraju? Nic z tych rzeczy, choć sam jeszcze nie wie, gdzie ją spędzi. Na pewno nie wrócimy do Polski, ale jesień życia niekoniecznie spędzimy na Fuercie. Może osiedlimy się na Seszelach albo Malediwach, mówił autorowi bloga Godzięba. A czy pan Grzegorz czasem nie żałuje, że jednak
aktorstwo nie stało się jego sposobem na życie? Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym pomyślał, źle zrobiłem, że przestałem grać. Może byłbym wielkim aktorem? Mówi pan Grzegorz. Jeśli on nie żałuje, a na dodatek, jak sami widzicie, żyje, tak jak wiele osób by chciało, ale nie ma odwagi, to myślę, że dobrze się stało. Najważniejsze, że jest szczęśliwy, jak przekonuje, no bo przecież ta możliwość robienia tego, co się chce w danym dniu, a nie tego, co się musi, jest chyba najlepszym poczuciem. Może kogoś to zainspiruje, kogoś z Was. Jak widzicie, wcale nie jest tak, że wiek nas jakoś ogranicza, bo pan Grzegorz, chociaż żyje tak, jak wiele osób by chciało, to jednak sam mówi, że może jeszcze będzie inaczej żył na emeryturze. Także, moi drodzy, jeśli macie tylko chęć zaszaleć, to może kupcie tak bilet w jedną stronę, albo tak jak pan Grzegorz, że w dwie, ale ten drugi to tak ewentualnie. Nie zachęcam do żadnej rewolty czy rewolucji, ale nigdy nie mów nigdy, co nie? Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Bardzo mi miło, że byliście ze mną do samego końca. Dziękuję tym, którzy tego jeszcze słuchają. I oczywiście dajcie znać, czy udało mi się Was tym odcinkiem zainteresować, tak jak mówiłam. No i proponujcie. Być może jeszcze jest jakaś gwiazda PRL, o której do tej pory nie opowiadałam, a o której chętnie byście usłyszeli. Czekam na Wasze propozycje. No i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. We'll be right back.